Wymiana ciepła. Zwróćcie uwagę, że na panelu aparatów mamy tutaj dostępne wymienniki ciepła. I znowuż, jeżeli klikniemy na dany aparat, czyli tutaj na wymiennik ciepła prawym przyciskiem myszy, no to pojawia się odpowiednie tutaj okno z odpowiednimi różnymi wersjami ikon dostępnych, które reprezentują wymianę ciepła. Większość, znaczy można wszystkie te ikony, reprezentują ten sam aparat, wymianę ciepła, czyli fundamentalne obliczenia są identyczne, ale czasami występują pewne drobne różnice, jeżeli wybierzemy sobie wymiennik ciepła innego rodzaju. Może na początek wybiorę i pokażę Wam tą różnicę. Wybierzemy domyślną ikonę, powiększę troszkę, o. Widać, że ma ona dwa uchwyty wlotowe i dwa uchwyty wylotowe. A teraz wybiorę którąś z tych dodatkowych ikon, taką ikonę, która jest wymiennikiem ciepła na sposób kotła, kocioł po prostu. A zatem tutaj, jak się dobrze przyjrzymy, to mamy dwa uchwyty wlotowe, ale trzy wlotowe. Różnica pomiędzy jednym a drugim, no oczywiście w ilości uchwytów, w kształcie, ale co Hemcat wewnętrznie jeszcze robi, to jest tak. W pierwszym przypadku domyślnym następują obliczenia wymiany ciepła pomiędzy dwoma strumieniami. I wszystko jest w porządku, na wylocie mamy nowe temperatury. Natomiast w tym wymienniku mamy też wymiana ciepła pomiędzy dwoma strumieniami, tym strumieniem, który idzie w przestrzeń rurkową i opuszcza tutaj, i tym strumieniem, który wchodzi w przestrzeń płaszczową i opuszcza, ale opuszcza dwoma wylotami. I teraz co Hemcat z nimi robi? Dołem opuszcza zawsze faza ciekła, górą ewentualna faza parowa. Zależy, jak bardzo podgrzeliśmy. Jeżeli podgrzeliśmy tak intensywnie, że jest wyłącznie faza gazowa i parowa, no to dołem będziemy mieli przepływ 0 kilomoli na godzinę. No i odwrotna sytuacja. Jeżeli przechłodzimy tą ciecz i nie będzie w ogóle fazy parowej, to 0 będzie opuszczało górą. Czyli tutaj dodatkowym takim przeliczeniem jest to, że mamy jeszcze rozdział fazowy na ciecz i na fazę parową. Ale nie będziemy teraz tego tutaj przykładu ustawiać. Wystarczy nam ten przykład z domyślnym taką ikoną. Jakiś taki przykładowy sobie teraz tutaj ustawimy proces. Może najpierw dokończę to rysowanie. Jak już zacząłem rysować, jak już ustawiłem sobie wymiennik ciepła, domyślną ikonę wybrałem, no to może już od razu te strzałki dolotowe. Muszę Wam powiedzieć, że jestem cały czas pod wrażeniem tego reaktora kinetycznego, którego nie udało się tutaj do końca zrobić z wymianą ciepła rurowy. Muszę to poruszyć ze wsparciem technicznym, że nie ma tych uchwytów dolotowych i wylotowych. Dobrze, a teraz kontynuujmy. Byłem pewien, że to tutaj spokojnie z tym naszym małym obejściem z Hemcadem 6 się uda, ale się nie udało. Dobrze. Czasem, przypomnę, czasem się to zapomina, te strumienie się nie mieszają w środku. One, można powiedzieć, stykają się na sposób przeponowy, załóżmy tutaj, czyli wymieniają się tylko ciepłem, żeby nie wydawało się, że one się tu jakoś mieszają, a potem rozdzielają. Nie, nie, nie. Czyli strumień pierwszy przepływa przez wymiennik ciepła. Na razie wymiennik ciepła widzimy tylko jako brązową kulkę ze strzałką, a zatem coś tam wewnątrz się dzieje poprzez właśnie, poprzez ścianę, przeponę. One kontaktują się ze sobą, ale nie mieszają się ze sobą, tylko jeden wymienia ciepło z drugim i zmieniające się temperatury ujawniają się na wylotach odpowiednio, tak, zależnie od tego, jak intensywnie chłodzimy czy grzejemy, to takie nowe temperatury na wylotach uzyskamy. Ale strumień 1 przechodzi w strumień 4, zmieniając swoją temperaturę, i również dwójeczka przechodzi w trójkę, zmieniając swoją temperaturę. Zależnie od warunków całego procesu. Wybierzmy teraz składniki, bo bez nich tutaj nie możemy z niczym ruszyć. Zobaczcie, jeżeli nie wybrałem żadnych składników, to dwukrotne kliknięcie w strumień wywołuje mi takie okienko, że proszę wybrać składniki, zanim rozpoczniemy edycję strumieni. No dobrze, to wybieramy. Select Components. Przypomnę ten przycisk. Wybieram. Niech to będzie roztwór wodny. Wybierzemy tak, że załóżmy taką sytuację.
Tuż przed destylacją chcielibyśmy podgrzać strumień mieszaniny destylowanej do temperatury troszeczkę poniżej temperatury wrzenia i załóżmy, strumieniem destylowanym będzie rozcieńczony roztwór alkoholu i będziemy go podgrzewać do, załóżmy, 60 stopni. Nasza docelowa temperatura. A wszelkie media mamy w temperaturze 20 stopni te dostępne i będziemy mieli strumień grzewczy, który wykorzystamy do tego podgrzania. To będzie, załóżmy, para wodna, która będzie miała temperaturę 130 stopni. Za chwileczkę to wszystko ustawimy. Czyli tak, woda to będzie składnik tej mieszaniny. Wybieram. Szukam etanolu. Załóżmy, że to będzie etanol. Taki gorzelniany przykład. Dokładnie gorzelnicy właśnie tego rodzaju zagadnienia poruszają w swoich, można powiedzieć, produkcyjnych problemach. Woda, etanol, oczywiście, gdybyśmy chcieli faktycznie realistyczny układ tutaj wziąć pod uwagę, to to byłoby dużo za mało. Tam jest jeszcze szereg innych składników, które musielibyśmy wziąć pod uwagę, żeby w miarę realistycznie policzyć ten projekt. Ale tutaj podchodzimy dydaktycznie, dopiero chcemy teraz tylko i wyłącznie przestudiować samą wymianę ciepła. Nie komplikujemy na razie w taki sposób tych przykładów. Woda, etanol, zupełnie to wystarczy, a składnikiem grzewczym też będzie para wodna, więc ten składnik woda będzie nam reprezentował również składnik strumienia grzewczego. Klikam OK. MCAT dobiera termodynamikę. Dobrze. Być może pamiętacie, że przed chwileczką powiedziałem, że para wodna będzie miała 130 stopni. Moglibyśmy dla formalności tu wpisać, że 130 stopni to będzie nasza najwyższa temperatura w projekcie, ale to nic tutaj nie zmieni na etapie wyboru, więc pozostawiam domyślne parametry. Klikam OK. NRTL, tak. Klikam OK. Potwierdzam, nie modyfikujemy tych wartości. Po prostu potwierdzam te wszystkie okienka, które HEMCAT mi tutaj prezentuje. Także widzimy, że te wartości są dane, możemy być w miarę pewni, bardzo pewni, że bardzo realistycznie HEMCAT nam tutaj będzie śledził realizm zachowania się tej mieszaniny. No dobrze. Tutaj i tutaj dwa strumienie wlotowe. Załóżmy, że ten właśnie tutaj drugi strumień to będzie strumień procesowy i zaraz wyjaśnię, o co chodzi, a ten tutaj strumień o numerze 1 będzie strumieniem użytkowym. Co to znaczy, że użytkowy i procesowy? Procesowy strumień to jest strumień ten, który mamy w procesie, którego temperaturę chcemy zmienić. To będzie nasza mieszanina etanolu. To będzie nasz strumień procesowy. A użytkowy to tylko ten, który wykorzystujemy, którego używamy. Którego używamy, żeby go wykorzystać do podgrzania tego procesowego strumienia. A zatem może najwygodniej byłoby nam, żeby otworzyć sobie takie okienko, które od razu te oba strumienie nam tutaj wyświetli. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Zobaczcie. Ten przycisk z zieloną strzałką pozwoli nam na wybór wszystkich strumieni typu feed. Oj, kliknąłem i mi się już otwarły, dlatego zrobię cancel, żeby jeszcze raz to pokazać. Możemy wyedytować strumienie i HEMCAT nam tutaj pozwala wskazać, które chcemy strumienie teraz edytować. No, wszystkich nie chcemy, tylko te, które są strumieniami dolotowymi. O, czyli w jednej tabelce mamy dwa strumienie. Ale można byłoby zrobić inaczej. Teraz trzymam Shift na klawiaturze, klikam pierwszy strumień, klikam drugi strumień i tu mogę zrobić Edit Streams. I też oba strumienie naraz mi się pojawiają. Można byłoby tak zrobić. Mamy jeszcze trzecią opcję do wyboru. Tu możemy rozwinąć te przyciski i tu są od razu Edit Feed Streams. W ten sposób. To samo. No dobrze. Czyli jedynka, strumień użytkowy. Bez polskich liter ja wpiszę użytkowy. Dwójka procesowy. I tylko tak już od razu wyjaśnię. W języku angielskim użytkowy to jest utility. A procesowy bardzo podobnie proces streams. No dobrze. Ten użytkowy to będzie ten gorący, który służy do podgrzewania.
Już wcześniej mówiłem, że ma on mieć temperaturę i sobie tak założyłem taką typową wartość pary wodnej, typową, nietypową. No zależy, gdzie jesteśmy, w jakim procesie, gdziekolwiek. Załóżmy, mamy kotłownię, która generuje nam właśnie taką parę o temperaturze 130 stopni i załóżmy 2 bary ciśnienia tutaj i tej pary wodnej będzie potrzeba właśnie nie wiemy ile. Dlatego wpisuję tutaj tylko i wyłącznie jedynkę przy wodzie, a chemkat za chwileczkę nam zapotrzebowanie na tą parę wyliczy. A my w międzyczasie zajmijmy się drugim strumieniem. I tu będzie nasz strumień procesowy. Załóżmy, jego temperatura na wlocie no jest stosunkowo zimna, temperatura otoczenia załóżmy 20 stopni, jego ciśnienie to jest 1 bar. I teraz mamy ile? Myślę intensywnie, 900 kg wody i 100 kg etanolu, czyli 10% masowo roztwór, około tyle, to już i tak byłoby dosyć wysokie stężenie. Mamy 1000, czy 1 tonę strumienia, który chcemy podgrzać do temperatury 60 stopni. Czyli ewidentnie widać, że 1 kg pary o takiej wartości temperatury to jest na pewno za mało, żeby podgrzać 1000 kg do temperatury 60 stopni. A zatem za chwileczkę chemkat nam to tutaj zmodyfikuje. Klikam OK. Dobrze. O, tak klikam w ten ekran celowo, bo tutaj, żeby chemkat to odświeżył. Ale dołóżmy do tego widoku tipi boxy. Akurat w przypadku szczególnie wymiany ciepła one się przydają. Te tipi boxy były w obszarze drawing. Tipi box. Chodzi wyłącznie o taką czytelniejszą prezentację właściwości strumieni. Klikam tipi boxy. I ponieważ mamy tylko 4 strumienie, no to możemy jednostki jeszcze sobie wyświetlić. Chciałbym, żeby dla wszystkich strumieni tutaj były one wygenerowane, te opisy. I to mi wystarczy. Masowy przepływ może być. Czyli generate boxes for all streams, display units i OK. Ja tutaj poprzestawiam troszkę. Te okna są aktywne. No tak może być. Dobrze. Jest w miarę czytelnie. Czyli widzimy. Tylko 1 kg gorącej pary chwilowo jest, ale za chwileczkę chemkat nam to zapotrzebowanie odpowiednio zmodyfikuje. Mamy wszystko gotowe, żeby wejść do opcji wymiennika. Dwukrotnie w takim razie klikamy w wymiennik. Jest. Mamy tutaj odpowiednie opcje. I tak chciałbym o nich tutaj troszeczkę podyskutować, omówić je. Będziemy sobie tak od góry przechodzić. Także może najpierw odwinę ten zestaw opcji dostępnych w tej rozwijalnej liście, która opisana jest jako Simulation Mode. Mamy tutaj 5 różnych opcji, 0, 1, 2, 4, 5, 6. Tak są ponumerowane, tam wypadł jeden swego czasu model, który został zarzucony. I opcja o numerze 0, ta domyślna, to jest opcja, która wykorzystywana jest w takim układzie tylko bilans masy i bilans ciepła. Tutaj, w tym miejscu, nie rozwiązuje się żadnego wymiarowania, nie mówi się o żadnym typie wymiennika, o żadnym rodzaju wymiennika. Na tym pierwszym etapie, to jest jakby pierwszy krok, to jest dokładnie ten etap, który rozwiązuje się na początku, kiedy liczy się bilans masy, bilans ciepła, żeby policzyć zapotrzebowanie na przepływy, na przykład. Można też policzyć wymagane temperatury. Czyli zerowa opcja, ją wykorzystujemy na początku zawsze, żeby wstępnie policzyć bilans masy i bilans ciepła dla wymiennika. A potem, gdy już mamy policzone, możemy wykorzystać symulację wymiennika płaszczowo-rurkowego, czy płaszczowo-rurkowego z uwzględnieniem zanieczyszczeń, czy płytowego wymiennika ciepła, bądź też wymiennika ciepła typu rura w rurze. Też z ewentualnym tutaj wskazaniem na uwzględnienie zanieczyszczeń. Pozostawiam zatem opcję numer 0, wstępny, początkowy krok,
gdy liczymy wymiennik ciepła. Utility option teraz, druga lista. Będziemy ją wykorzystywali. W trybie takim podstawowym Hemcat po prostu bierze te dwa strumienie, bierze pod uwagę nasze kryteria, które za chwileczkę wpiszemy i próbuje przeliczyć ten proces. I załóżmy, że strumień procesowy zgodnie z naszymi wymaganiami ma osiągnąć temperaturę 60 stopni, czyli przepływając przez ten wymiennik, wymieniając to ciepło, ten 1 kg pary odda ileś ciepła i chcemy, żeby strumień o numerze, i teraz u siebie możecie mieć inny numer, sprawdźcie, u mnie ma numer 3, chcemy, żeby to było 60 stopni. Wiemy już intuicyjnie, że to jest niemożliwe chwilowo do uzyskania, bo mamy tylko 1 kg na godzinę. Ale Hemcat nam za chwileczkę policzy tą daną właśnie z wykorzystaniem opcji strumienia użytkowego, utility, czyli tutaj wskażemy za chwileczkę, który strumień ma nam Hemcat dodatkowo policzyć. I teraz musimy znowu sprawdzić na swoim schemacie, jaki numer przyjął strumień, który zdefiniowaliśmy jako strumień gorącej pary. U mnie ma on numer 1, a zatem muszę wybrać tą opcję, która mówi o strumieniu o numerze 1. Nie ten, tylko ten. Typowy błąd studencki. Wskazanie niewłaściwego w tym miejscu wyboru, to oznacza, że gdybym na przykład wybrał tą opcję 2 ze strumieniem drugim, to Hemcat by mi zmodyfikował i dopasował do tego 1 kg pary, dopasował mi ilość tego procesowego strumienia, a ja nie chcę go zmieniać. Ja chcę pozostawić 1000 kg na godzinę. To jest moja procesowa zadana wartość. Chcę wiedzieć, ile pary potrzeba, żeby podgrzać do 60 stopni, a zatem to ta opcja będzie właściwa. Ale na chwileczkę jeszcze pozwolę sobie wrócić do opcji off, gdzie nie liczymy tego. Zobaczcie, jeżeli nie liczymy w ogóle zapotrzebowania na żaden strumień, to Hemcat wymaga od nas wyłącznie jednej danej. Czyli możemy określić albo temperaturę na wylocie strumienia trzeciego, albo temperaturę tego strumienia czwartego. Możemy także określić vapor fraction strumienia trzeciego i już wyjaśniam. Vapor fraction to jest ułamek zawartości fazy parowej. Dokładnie tak jak liczyliśmy w strumieniu, gdy definiowaliśmy strumień. I załóżmy, że wpisałbym na przykład 0,1 w tym miejscu, to oznaczałoby, że chcę, aby w strumieniu trzecim była w równowadze 1/10 molowo pary w równowadze 0,9 ułamka molowo fazy ciekłej, czyli byłoby to wrzenie, konkretna temperatura, czyli dlatego nie możemy formułować dwóch jednocześnie danych dla jednego strumienia, ponieważ to byłby konflikt, albo 60 stopni, albo wrzenie pomiędzy, konkretne wrzenie, też temperatura wrzenia, której teraz nie znamy, ale definiujemy to za pomocą ułamka vapor fraction. Czyli teraz pozwolę sobie tutaj to wykasować. Ta sama odpowiednia opcja dla strumienia czwartego i dwa takie zestawy opcji subcooling i superheating. Superheat. Subcooling przechłodzenie, superheat przegrzanie. Wyjaśniam. Subcooling to jest temperatura poniżej wrzenia, czyli ciecz, czyli uzyskamy wyłącznie ciecz. Superheat to jest przegrzanie, czyli temperatura powyżej temperatury wrzenia. I jeżeli typowym błędem też tutaj jest wpisanie jakiejś konkretnej wartości temperatury, załóżmy, chcemy skroplić, załóżmy, fazę wodną, wiemy, że ona się wykrapla w temperaturze, załóżmy, 80 stopni, no to ja bym chciał 70. Błąd. Co zrobi Hemcat? Hemcat najpierw policzy temperaturę wewnętrznie, policzy temperaturę wrzenia tej mieszaniny, wyjdzie tam, że 80 stopni to jest temperatura wrzenia i odejmuje, to jest subcooling, to jest jakby delta T, czyli od 80 odejmie 70 i tak ostatecznie wyjdzie, że chcemy mieć niby 10 stopni na wylocie, co byłoby błędem. Także i typowym prawidłowym ustawieniem w tym miejscu jest na przykład, że życzę sobie, żeby jakiś strumień pary się całkowicie wykroplił i jeszcze trochę przechłodził o 5 na przykład stopni poniżej temperatury wrzenia. I to jest prawidłowa dana, że na przykład woda skrapla się w temperaturze 100 stopni, ja wpisuję 5, to oznacza, że na wylocie będę miał 95 stopni. Oczywiście dwóch danych nie może być na tym etapie, wyrzucam. No można byłoby jeszcze wpisać obciążenie cieplne, ilość wymienianego ciepła. To są najważniejsze pola, które możemy wykorzystać. Temperatura, ułamek
zawartości pary, ewentualnie przechłodzenie bądź przegrzanie. Przegrzanie to jest też ponad temperaturę mrzenia, czyli jeżeli wpiszemy na przykład 1, to oznacza, że strumień trzeci będzie jego temperatura policzona w ten sposób, że chemkat policzy temperaturę mrzenia, zupełnie odparuje strumień niejako i jeszcze o 1 stopień podwyższy tą temperaturę, czyli na pewno na wylocie będziemy mieli fazę parową. Ale ja pozostaję przy tych 60 stopniach. Gdyby ktoś z Was miał wątpliwości, proszę pytajcie tutaj, jeśli chodzi o te opcje. Niezmiernie rzadko wykorzystujemy, studenci wykorzystują te opcje. Można powiedzieć, nie pamiętam kiedy ostatni raz. To są różnice pomiędzy poszczególnymi temperaturami poszczególnych strumieni. Także my wykorzystamy sobie te pola i te tutaj będziemy za chwileczkę wykorzystywać. To jest współczynnik przenikania i pole powierzchni. Na razie tego nie liczymy. No dobrze, to tylko przypomnę fakty. Mamy ustawienie, że nie licz zapotrzebowania na parę, czyli pozostaw 1 kg, ale my wymagamy 60 stopni na wylocie. To jest niemożliwe do uzyskania, ponieważ to jest za mało ciepła niesione przez 1 kg, żeby ogrzać 1 tonę do 60 stopni. Sprawdźmy, co będzie. Wywołamy celowo błąd. Dydaktycznie tutaj podchodzę. Chcę, żeby ten błąd się pojawił. Klikam OK. Dopóki nic nie uruchamiamy, nie liczymy, wpisaliśmy tylko jedną daną, tak jak chemkat sobie życzył, to jeszcze żadnego błędu nie mamy, ale teraz, gdy uruchomimy te obliczenia, klikając Run, to pojawia się błąd. Pinch zone. Na żółto jest opisany ten wymiennik ciepła na żółto i pinch zone nie jest takim fundamentalnym błędem, jakimś problemem, takim może być oczywiście jakimś takim miejscem, w którym musielibyśmy się zatrzymać i przyjrzeć, ale nie zawsze jest to taki fundamentalny błąd. W tym momencie akurat, no to jest błąd fundamentalny i musimy zobaczyć, co jest tego przyczyną. No oczywiście my już wiemy, uprzedziłem fakty, ten 1 kg nie starcza, ale czasami w toku projektowym można mieć pewną wątpliwość. Dlatego powinniśmy zajrzeć do wymiennika i zobaczyć, jak temperatury w nim się w środku kształtują. Zróbmy to. Zaznaczam. Przejdę na obszar wykresów, bo chciałbym te wykresy sobie obejrzeć. Gdzież one tu były? W Home. I tu mamy różne wykresy. I ja szukam Heat Curves. O, mam mysz. Heat Curves. Zaznaczone. To wybieram. Uwaga, klikam. Chemkat pokazuje nam takie okienko, określające, z ilu punktów będzie składał się wykres, na ile klatek obliczeniowych podzieli długość wymiennika ciepła. Pozostałe opcje zostawiam w domyślnym układzie, czyli taki domyślnie kreowany wykres. Klikam OK. No i chemkat mi pięknie pokazał temperatury. Niebieska linia. Na wlocie gorąca para, przepraszam, na wlocie jest to zimny roztwór wody i etanolu. On się podgrzewa. Życzyliśmy sobie do 60 stopni, no to mamy do 60 stopni. Z kolei tutaj mamy gorącą parę o temperaturze 130 stopni. Jednak jest jej tak mało, że ona praktycznie natychmiast się wychładza i nawet wykrapla. I jeżeli byśmy kontynuowali i to ciepło oddawali dalej, żeby podgrzewać drugi strumień, to ona by się aż tak mocno wychłodziła, że musiałaby jej temperatura spaść do zera bezwzględnego. W takich bardzo starych wersjach chemkada tutaj ta linia była kontynuowana na takie absurdalne oczywiście wartości. To się niektórym komercyjnym użytkownikom nie podobało, dlatego tak odcięto to, ale chemkad pewnie wewnętrznie tam sobie liczy dalej to, co się działo wcześniej, tylko na wykresie widzimy już taką linię prostą. To jest oczywiście niemożliwe do uzyskania, bo w tym miejscu musiałby zacząć pracować, nie wiem, czy pamiętacie taką koncepcję, taki model procesu niemożliwego, nazywa się demon Maxwella. Maxwell, demon, właśnie. I ten demon tam siedzi i przenosi nam ciepło z obszaru zimniejszego do cieplejszego, pod górkę niejako, co jest niemożliwe. Dlatego tutaj jest to właśnie pokazanie takiego niemożliwego procesu. Czyli gdy wyświetlicie sobie krzywe cieplne, tutaj akurat jedna z tych krzywych ma przebieg prosty, linii prostej, i one się przecinają, to jest błąd.
temperatury zrównały się, tu jest koniec procesu. Czyli te krzywe nie mogą się przecinać. Muszą biec w taki sposób, żeby się nie przeciąć. Naprawimy to. Zamykam. Tu mamy jeszcze liczbowo ten sam wykres. Naprawimy to. Czyli teraz niech chemkat nam policzy zapotrzebowanie na ten tutaj strumień użytkowy. Klikam dwukrotnie w ikonę wymiennika. Zobaczcie. Teraz tutaj wybieram sobie odpowiednią opcję. Wylicz mi przepływ strumienia. I wybieram właśnie, zidentyfikujcie ten strumień. U mnie ma on numer 1. Czyli chemkat ma tutaj dodatkową niewiadomą do policzenia. Nie tylko temperaturę na wylocie tego drugiego strumienia, ale jeszcze przepływ. A zatem, zobaczcie, teraz opis się zmienił. Musimy wskazać dwie dane. Tak, aby policzyć ten wymiennik ciepła. Ta druga dana no koniecznie musi się odnosić do tego drugiego strumienia, czyli błędem byłoby wpisanie czegoś, co odnosi się do trzeciego strumienia. Musimy wpisać stan termiczny tego właśnie strumienia drugiego, czyli o numerze 4. Stan termiczny definiujemy na przykład temperaturą, albo za pomocą vapor fraction, albo za pomocą pola subcooling, albo za pomocą pola superheat, temperatura przegrzania. Załóżmy, że my tutaj teraz wskażemy taką sytuację, że mamy strumień użytkowy, kotłownia nam generuje 130, temperatura 130 stopni i pozwalamy sobie, możemy wykorzystać całą energię właśnie zmiany fazy, czyli wykroplimy ten strumień, wyciągając z niego maksymalną ilość możliwą tutaj, no tak maksymalną, zaraz to rozsądnie zdefiniujemy i nam się ten strumień ma wykroplić, tak sobie zakładamy i być już wykroplony. On mógłby w recyklu potem wracać przez kotłownię i dalej tutaj obsługiwać ten wymiennik ciepła. Czyli to jest 2 bary i jest woda. Wiemy, że woda wrze pod ciśnieniem jednej atmosfery w 100 stopniach, ale w 2 barach no ta temperatura jest troszeczkę wyższa. Nie znamy dokładnie tej temperatury, więc żeby się już nie męczyć w poszukiwaniu tej temperatury, to wykorzystam pole subcooling, subcooling. O, właśnie. I tutaj, teraz, załóżmy, że chciałbym, żeby temperatura na wylocie była o 15 stopni niższa niż faktyczna temperatura wrzenia tego tutaj tej mieszaniny, no to nie jest mieszanina, tylko woda teraz w tym momencie, czyli tego strumienia, o 15 stopni od temperatury wrzenia. Czyli w 2 barach temperatura wrzenia wody będzie tam 110 stopni, o 15 niżej 95 na wylocie. Ale to oczywiście ja powiedziałem teraz z głowy i w przybliżeniu, zobaczymy ile faktycznie będzie, a chemkat dobilansuje nam ilość pary. Uwaga, klikam OK i przeliczmy. Run. Policzył. Nie 95, pomyliłem się, 105, to już wykrapla tą parę, czyli 120 stopni jest temperatura wrzenia pod ciśnieniem 2 barów. I potrzeba tej pary, niedużo, 70 kg. To wystarczy, żeby tonę podgrzać do temperatury 60 stopni. Dobrze. Czyli możemy policzyć sobie w ten sposób, jak najbardziej to jest dobrze. Teraz obejrzymy sobie krzywe cieplne. Zaznaczam wymiennik ciepła. I tu już mam wskazany ten wykres od wymienników ciepła, więc nie muszę teraz specjalnie szukać, ale dydaktycznie zrobię to jeszcze raz. Tu heat curves. Nie zmieniam nic, jeśli chodzi o sposób kreślenia wykresu. Klikam OK. I teraz widzimy, te linie nie przecinają się nigdzie. Czyli tutaj z 20 stopni na 60 stopni nam ładnie temperatura rośnie. Gorąca para najpierw się wystudza, potem następuje zmiana fazy, wykraplanie, czyli stała temperatura w teorii, bo ten wymiennik ciepła na razie jest taki troszeczkę teoretyczny jeszcze. I na końcu się trochę wychładza do tych 105. Czyli 70 kg pary było już wystarczające, żeby ten strumień podgrzać do temperatury. Te krzywe się nie przecinają, wszystko w porządku. A
A dosyć duża odległość, tak mierzona na oko temperaturą, dosyć duża odległość pomiędzy tymi krzywymi tutaj oznacza, że mamy dosyć duży zapas technologiczny, że możemy trochę zmodyfikować te temperatury tutaj na wlotach, i jeszcze będziemy w tym zapasie się mieścić i ten wymiennik powinien dać radę, czyli gdybyśmy chcieli projektować układ grzania, który będzie jeszcze poddany regulacji jakiejś, gdzie chcielibyśmy mieć pewien manewr do jakiś do sterowania, do kontroli procesem, to to jest właśnie jak najbardziej pożądane, żeby mieć pewien zapas tutaj jeszcze technologiczny. Zamykam te wykresy, czyli mamy w ten sposób policzony przepływ, że Hemcat nam policzył. A na chwilkę wróćmy jeszcze do opcji, gdzie wyłączony jest ten przepływ i w takim razie tylko jedną temperaturę możemy wskazać. Zostawiam to 60 stopni i klikam OK. Jeżeli pozostawię te 70 kg na godzinę, no to wystarczy. Cały czas będzie wszystko działało. Można powiedzieć, że nic tutaj się nie popsuje, ponieważ, przypomnę tylko, wyłączyliśmy opcję Utility, skasowaliśmy ten strumień, ale mamy już wyliczone zapotrzebowanie na ten strumień. Czyli teraz to będzie działało i nic to nie zmieni, prawda? Jak gdyby sobie teraz przeliczę, to nic się nie zmodyfikowało, bo mam te same ustawienia. Ale gdybym teraz zaczął manewrować i modyfikować ilość tego strumienia, załóżmy, zmniejszę go do 60 kg na godzinę, a tak poeksperymentuję troszeczkę, 60, prawda? Zobaczmy i przeliczam. To już okazało się, że jest za mało, że już mamy za mało tego strumienia. Zobaczmy, krzywe cieplne. Krzywe cieplne możemy również uruchomić. O, dobrze, że tak z przyzwyczajenia ze starszych wersji Hemcada. Pokażę Wam. Prawy przycisk i tu mamy także plot heat curve. Czasami ktoś woli tak, czasami ktoś woli z tamtej ikony. To już obojętnie. Tak zupełnie z przyzwyczajenia kliknąłem z prawego przycisku. W bardzo bliskim zakresie na przywlocie, ale jednak te krzywe się przecięły. Czyli do takiej sytuacji nie powinniśmy dopuszczać. Tak. Czyli 60 kg jest za mało, może 65. Tak troszeczkę bawię się w tym, 65 mogę tutaj wpisać, 65, bawię się tym wymiennikiem, ale chciałbym Wam pokazać różne wersje. Także, o, 65 już wystarczyło, a obejrzyjmy sobie krzywe cieplne. Może teraz zaznaczam wymiennik ciepła i tu. No, teraz już się nie przecinają, prawda? Teraz już jest w porządku. Dobrze. W ten sposób mamy, można powiedzieć, najbardziej użytkowe dwa sposoby, gdzie pozostawiamy wymiennik ciepła na off i manualnie dobieramy zapotrzebowanie. Można tak, jak najbardziej. Albo idziemy w kierunku tym, żeby to Hemcat nam policzył ilość tego strumienia, ale musimy wtedy Hemcadowi dać jeszcze jedną daną. Musimy go nakarmić jeszcze jedną daną. Ona koniecznie musi dotyczyć tego drugiego strumienia wtedy. Jeżeli mamy trójkę zdefiniowaną, to coś dla czwórki trzeba napisać. Czyli na przykład pozwalam na to, żeby strumień czwarty osiągnął temperaturę, załóżmy, 30 stopni. Bardzo mocno wyśrubowałem teraz tym ustawieniem ten projekt. Dlaczego? Zobaczcie. Strumień zimny ma 20 stopni. Strumień gorący ma 130. I teraz, żeby ten strumień 130-stopniowy wychłodzić aż do 30, do tak niskiej temperatury w porównaniu z 20 stopniami, to musi mieć bardzo sprawną wymianę ciepła. Żeby udało się nam tak to ciepło wymienić, tak dużą ilość ciepła wymienić w tym wymienniku. Zobaczmy, co nam Hemcat policzy. W teorii wszystko w porządku, 61 kg, a obejrzyjmy sobie krzywe cieplne. Po prostu zbliżyliśmy się już tak dosyć tutaj blisko do temperatury wlotowej. Im bliżej, tym mniejszy zapas mamy technologiczny, można powiedzieć, i tym już jesteśmy bardzo blisko tego pinch zone, tego przecięcia się krzywych cieplnych, ten komunikat, który się czasem pojawia.
właśnie w trakcie liczenia wymienników. Zamykam. Czyli jeszcze raz tylko przypomnę, mamy dwie opcje. Off, gdzie wskazujemy tylko jedną daną, manualnie wszystko wtedy dopasowujemy, albo wykorzystujemy jeszcze dobilansowanie i musimy wskazać drugą daną. Klikam OK.